W zasadzie tak już pomału, zbliżając się do końca naszych wystąpień, naszych panelistów, pierwszej części, możemy chyba wstępnie zgodzić się, że test prezydencki w zasadzie nie nadaje się zupełnie do deklarowanego celu, a to otwiera pytanie pod adresem praktyków, w jaki sposób ten jeżeli tak, to w jaki sposób ten test stosować, reprezentując klientów w postępowaniu sądowym, czy to przed sądami powszechnymi, czy przed sądem najwyższym, czy przed sądami administracyjnymi. I drugie pytanie, czy zaniechanie zastosowania testu prezydenckiego nie byłoby przypadkiem poczytane w przyszłości w kontekście artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako niewyczerpanie środków odwoławczych tomujące obywatelowi drogę do Strasburga. Jako adwokaci też musimy pamiętać o jednej niezwykle istotnej rzeczy, że owszem, walczymy o praworządność, walczymy o prawa człowieka, natomiast nie możemy gubić z pola widzenia osoby najważniejszej w tym wszystkim, naszego klienta, a adwokat występując w sądzie powinien kierować się chyba taką samą refleksją jak lekarz, czyli primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. W związku z tym pytanie do pani mecenas Sylwii Roczyk-Abram, jak to wszystko pogodzić w praktyce naszej codziennej? Dziękuję. Perspektywa adwokata, proszę państwa, wydaje mi się po prostu perspektywą obywatela. Stawiam tutaj znak równości, no bo to do nas przychodzą rzeczywiście obywatele, którzy są zaniepokojeni i niewiele oczywiście, tak jak powiedziała pani sędzia, rozumieją z tego, co dzieje się w obrębie wymiaru sprawiedliwości. I tutaj pojawiają się dwa obowiązki. Obowiązek wobec klienta, czyli po pierwsze oczywiście, że zapewnienia mu rzetelnego procesu sądowego i poinformowania go w należyty sposób o tym, jaka obecnie jest sytuacja, co nie jest, myślę, łatwe. A po drugie obowiązek nasz, uważam, równie ważny wobec systemu prawa i jego obrony i kształtowania standardów. Ja akurat uważam, że najlepiej jak te dwa obowiązki uda się połączyć, to jest to sytuacja oczywiście wymarzona i idealna. I do tego bym w naszej codziennej działalności dążyła. I oczywiście jest tak, że stoimy przed dylematem, każdego dnia tak naprawdę. Wcześniej to było przed dylematem, czy stawać przed Izbą Dyscyplinarną, czy przed nią nie stawać, bo ona przecież nie jest sądem, co robimy, ubieramy się w togę, stajemy. Jednak mimo wszystko właśnie w obronie tego klienta. Teraz mamy chociażby dylemat, wiedząc, że test, tak zwany test prezydencki, nie spełnia ani standardów z artykułu 6 konwencji, bo on obniża właśnie te standardy za stracone, obniża standardy z tych wszystkich wyroków, o których pan doktor powiedział. Nie spełnia też standardów prawa Unii Europejskiej. I co my mamy w takiej sytuacji zrobić, kiedy mamy takie narzędzie, co do którego są, no mało powiedzieć, poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjno-konwencyjnej i prawem Unii Europejskiej. I teraz ja tu może przewrotnie, może państwa zdziwię, może studentów zdziwię, ale mimo wszystko i taka jest praktyka, bo miałam też opowiedzieć o tym, jaka jest praktyka. Te wnioski o test bezstronności prezydenckie są, jak pan prezes powiedział, składane i traktujemy to w taki dosyć użytkowy sposób. I nawet powiem państwu, że on się, wszystkie te wnioski, które ja widziałam i które brałam udział, one się dokładnie zaczynają od tego, że pełnomocnik czy obrońca przedstawia swoje stanowisko, które jest jasne i mówi o tym, że ten test w jego przekonaniu nie spełnia tych standardów. Niemniej jednak takie argumenty i taki wniosek o zbadanie takiego sędziego, przeważnie neosędziego, formułuje. I tam bardzo różne argumenty też dla państwa wypisałam. Oczywiście w pierwszej kolejności powołujemy się na te okoliczności wyjściowe, czyli ukształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa, bardzo często też złamanie zabezpieczenia NSA, czyli powołanie przez pana prezydenta sędziów, neosędziów do Sądu Najwyższego pomimo tego zabezpieczenia. Często powołujemy się też na argument właśnie niezłożenia wniosku o wyłączenie, o samo wyłączenie. Takie argumenty też podnosimy, tak chyba
pan Jacek Widło taki wniosek złożył i my argumentujemy, że niezłożenie takiego wniosku, znając właśnie te wszystkie wyroki, o których powiedzieliśmy, no, świadczy o tym, że dana osoba, która w tym składzie będzie zasiadała, nie przestrzega standardów z artykułu 6. Co jeszcze podnosimy? Podnosimy argumenty dotyczące na przykład wzięcia udziału w wydaniu takiego postanowienia z 13 grudnia 2021, gdzie podważono status no, wieloletniego sędziego powołanego w okresie PRL w ramach jakby formy rozliczenia się, czyli wy nam składacie wnioski o wyłączenie czy zweryfikowanie statusu, to my też będziemy takie wnioski składać i ten argument też podnosimy. Często badamy różnego rodzaju glosy co do postanowień chociażby NSA czy innych artykułów i sprawdzamy, jak dana osoba, która ma zająć się naszą sprawą, formułowała swoje poglądy, właśnie chociażby dotyczące tych standardów czy powołania Krajowej Rady Sądownictwa i na tym też ten wniosek o zbadanie testu bezstronności formułujemy. No oczywiście są czasami sytuacje, które są bardzo jaskrawe, to akurat w przeszłości na przykład dotyczyło pana Tomczyńskiego, no, który w sposób jawny na swoim koncie twitterowym popierał Prawo i Sprawiedliwość i wówczas, no, jeśli mamy do czynienia z taką jawną sytuacją, to jest nam znacznie łatwiej. Dobrym uważam rozwiązaniem jest składanie tych wniosków alternatywnie i tak jak rozumiem czynią pełnomocnicy. Bardzo często rzeczywiście zdarza się tak, że sądy interpretują te wnioski jako wnioski o wyłączenie z artykułu 41 czy 49 obu kodeksów. Też uważam, że, znaczy też zgadzam się z tezą pana profesora Markiewicza, że jesteśmy kompletnie bezradni wobec testu z uchwały trzech izb. No jest on po prostu, proszę państwa, nie do wykonania. My na początku, kiedy zostały te kryteria wyznaczone, próbowaliśmy takie działania podejmować, no ale one, jeżeli nie ma się po drugiej stronie, przepraszam pana Nawackiego, to one są no, naprawdę dla pełnomocnika trudne do wykonania. I tak naprawdę najtrudniejszą chyba w moim przekonaniu, nie wiem co państwo sądzicie, koleżanki, koledzy, jest ta rozmowa z klientem, tak? To znaczy jak temu biednemu człowiekowi, który do nas przyszedł wyjaśnić sytuację, w sytuacji, kiedy on ma właśnie tego neosędziego za stołem. I tak naprawdę ja to, co robię, to przedstawiam rzetelnie mu sytuację, co może się wydarzyć, co w takiej sytuacji, no, ale ta decyzja należy do klienta i pewnie państwo też spotkaliście się z taką główną obawą. Wiem, że taka obawa też powstała podczas pierwszej części tego seminarium 6 listopada. No co, jeśli sędzia się obrazi na przykład, tak? No takie były podnoszone głosy, że to jest ogólnie takie niewygodne, nieprzyjemne, że może lepiej tego sędziego czy neosędziego nie drażnić. No to oczywiście, ja tak jak mówię, jestem zwolenniczką mimo wszystko bez sytuacji takich skrajnych i to też o tym powiem, bo ja rzeczywiście w jednej sytuacji nie złożyłam tego wniosku, to już z panem profesorem Markiewiczem kiedyś rozmawialiśmy, kiedy miałam klientkę po wielokrotnych gwałtach, handel ludźmi, wygraną sprawę prawomocnie, człowiek skazany, ona bardzo, bardzo nie chciała, żeby to postępowanie trwało dłużej, tak? Była przerażona tym, że jeszcze musiałaby się z tym borykać, chciała, żeby ta apelacja się rozstrzygnęła, za stołem siedział neosędzia i my z Martą Dąkiewicz zresztą poinformowałyśmy o tym, co się może wydarzyć, ale ona wybrała inaczej, tak? I tak też się zdarza. Ja nie mówię, że zawsze i bezwzględnie, bo takie sytuacje też będą miały miejsce, ale uważam, że należy dążyć do tego, żeby ten obowiązek wobec klienta i obowiązek wobec systemu prawa był możliwie idący w parze. I mówię to też dlatego, że jak byliśmy jakiś czas temu na szkoleniu
sędziów ze Stowarzyszenia Temis. Rozmawialiśmy z nimi o tych zapadłych orzeczeniach obu trybunałów, to ja zapytałam, czy pełnomocnicy w ogóle składają wnioski o wyłączenie na tej podstawie i wtedy jeszcze nie było testu bezstronności. Już nie mówiąc o teście z V3 ISP, no, okazuje się, że praktycznie za wyjątkiem tych pełnomocników, którzy są aktywnie może zaangażowani w obronę sędziów będących, no, represjonowanych sędziów, bardzo rzadko pełnomocnicy sięgają po takie rozwiązania. Trudno mi powiedzieć dlaczego, czy to wynika właśnie z tych obaw klientów, czy to wynika z jednak nieodrobienia pewnej pracy domowej i nie pochylenia się w dostateczny sposób nad tym tematem. Jeszcze chciałam powiedzieć o Strasburgu. Ja uważam, i tutaj może pan doktor mieć odmienne zdanie, że niezłożenie wniosku o test prezydencki czy o wyłączenie sędziego nie zamyka nam drogi do Strasburga. No mamy już oczywiście szereg orzeczeń, gdzie chociażby wniosków o wyłączenie. Znaczy ja w ogóle nie widzę na podstawie dotychczasowych orzeczeń NTPC, żeby to był taki środek, który musiałby być wykorzystany, to po pierwsze. Po drugie, ostatnio zostało wydane zabezpieczenie w sprawie sędziego Waldemara Żurka dotyczące Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i tam to mogę państwu powiedzieć, bo jestem pełnomocnikiem w tym postępowaniu. Pan sędzia w pierwszej tej skardze nadzwyczajnej, jego pełnomocnik nie złożył właśnie wniosku o wyłączenie. I rzeczywiście strona rządowa bardzo eksploatowała w tej swojej odpowiedzi, no jak to kwestionuje teraz, ale mógł złożyć wnioski, a nie złożył. Jednak zabezpieczenie w trybie 39 zostało wydane, więc to też pozwala, w sprawie Dolińska, Fica-Kozimek też takich wniosków o wyłączenie akurat nie było, więc ja uważam, że nieskorzystanie z tej instytucji nie zamyka tej drogi. Natomiast oczywiście pomaga potem w argumentacji, w narracji, którą prowadzimy konsekwentnej dla naszego klienta. I do tych interimów, do składania wniosków o zabezpieczenie też tak bardzo krótko chciałabym państwa namówić, żebyście państwo jako pełnomocnicy zastanowili się nad tym nowym, znakomitym naszym zdaniem środkiem, który został uruchomiony w sprawie pana sędziego Wróbla, potem w sprawie dotyczącej Izby Dyscyplinarnej, w sprawie pana sędziego Waldemara Żurka, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, no bo właśnie on się opiera na statusie neosędziego. Udało się Trybunał przekonać, żeby dokonał takiego zabezpieczenia i to jest taki środek, który jest dostępny dla wszystkich pełnomocników i warto, myślę, żeby w różnych sytuacjach spróbować zastanowić się, czy aby to nie jest ten moment, żeby taki środek spróbować złożyć, a proszę mi wierzyć, że my takich środków składamy dużo i słyszycie państwo tylko o tych środkach, które są po prostu skuteczne, ale staramy się ten standard jakoś mozolnie wypracowywać, no bo bez składania tych środków i bez tej pracy nie byłoby tego wszystkiego, co teraz mamy na stole. I skoro już mówimy, temat jest o wadliwym powołaniu, ukształtowaniu sądu, no to oczywiście to, co jest na stole i to, co uważam powinno być wykorzystywane, jest to oczywiście skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no, która w moim przekonaniu w przypadku neosędziów w Sądzie Najwyższym jest raczej sprawą nie do przegrania, ale też bym zachęcała państwa i my też składamy takie skargi i jednak do składania konsekwentnego skarg dotyczących sędziów sądów powszechnych, neosędziów, licząc na to właśnie, że Europejski Trybunał Praw Człowieka prędzej czy później rozwiąże nam ten problem, bo niestety uchwała trzech izb do końca tego problemu nam nie rozwiązywała. Taka skarga, uważam, w przypadku już neosędziego w Sądzie Najwyższym, uważam, jest no niemalże obligiem pełnomocnika albo przynajmniej poinformowanie klienta o tym, że ona może być zasadna, no właśnie uwagi na jego interes. W trudnych czasach rzeczywiście przyszło nam funkcjonować jako pełnomocnicy. Jest wiele takich rozdwojeń, to znaczy rzeczywiście, że jesteśmy zmuszeni do
traktowania pewnych instytucji czy organów w sposób instrumentalny i użytkowy wyłącznie po to, żeby chronić interes naszych klientów, nie zgadzając się jednocześnie z merytorycznym ładunkiem czy celem tej instytucji czy tego organu, które został w taki sposób powołany, ale też uważam, że naszym obowiązkiem jest to, żeby w sposób umiejętny i konsekwentny próbować szukać różnego rodzaju rozwiązań w tej trudnej sytuacji.